Dostałem list od słuchacza, w którym narzeka na długie terminy dotarcia do lekarza specjalisty. Generalnie na służbę zdrowia narzeka w Polsce i twierdzi, że państwo powinno bardziej dbać o obywateli. No to prawda. Na przykład w starożytnym Rzymie, gdy ktoś chciał popełnić samobójstwo, musiał złożyć podanie do Senatu. I jeśli jego podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, dostawał truciznę za darmo. No to jest znakomity przykład państwa opiekuńczego, które dba o jakość życia jednostki. Obywatel był traktowany poważnie, złożył podanie i miał. Na przykład takie podanie. Bardzo proszę o umożliwienie mi popełnienia samobójstwa. Prośbę motywuję tym, że jestem nieudacznikiem i nic mi nie wychodzi. Pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby stworzy mi szansę, że przynajmniej jedna rzecz w życiu mi wyjdzie. I nabiorę szacunku do samego siebie, co pozwoli mi w jeszcze większej pełni stać się odpowiedzialnym obywatelem wnoszącym znaczący wkład w rozwój kraju. Jeśli natomiast ktoś w Rzymie zabił się bez zezwolenia, to go aresztowano i czekała go kara zesłania na bezludną wyspę z kozami i jeżami, a w przypadku uporczywego zabijania się bez pozwolenia nawet kara śmierci na koszt skazanego. Tak to funkcjonowało. Nie należy się zatem dziwić, że u podstaw Zjednoczonej Europy legła idea prawa Cesarstwa Rzymskiego, które upadło. U nas w Polsce sprawę samobójstwa obywatela znacznie uproszczono, reformując służbę zdrowia. Żeby się zabić, nie trzeba już składać podania. Wystarczy skorzystać z przewidzianej przepisami procedury dotarcia do lekarza specjalisty. W tym przypadku, i to jest bardzo pozytywne, odrzuciliśmy zbędną biurokrację.